Dzień dobry, witaj Kasiu. Jest ze mną Kasia Miller, psychoterapeutka, psycholożka, filozofka, autorka tekstów, piosenek i autorka swojego życia. To najmilsze. Witaj, witaj, jest z nami Asia Olekrzyk. To ja. Tak, naczelna cudownego pisma Sens, które bardzo lubię i bardzo polecam i do którego też piszę. I rozmawiamy, zachęcamy do naszych comiesięcznych rozmów. A dzisiaj będziemy rozmawiać o jednej z ostatnich Twoich książek, którą napisałaś wspólnie z Suzanną Giżyńską, Instrukcja obsługi toksycznych ludzi. Książka ważna, książka bardzo na czasie i chyba bardzo potrzebna ludziom w dzisiejszych czasach. I też trzeba przyznać, że kupowana, to znaczy, że trafiłyśmy z tematem. Co zresztą, powiem Ci, było dla nas niezwykłe, bo jak przedtem wydałyśmy instrukcję obsługi faceta, potem kobiety, no to owszem, wszyscy byli zainteresowani, ale jak powiedziałyśmy, że pracujemy nad toksycznymi ludźmi, jak to dobrze, to było takie serce, wszyscy mówili, Boże, czekam na to, rozumiesz? Dlaczego, Kasiu, czy dzisiejsze czasy, bo mówi się o tym, że jest zanieczyszczenie środowiska, toksyny zewsząd w jedzeniu, w wodzie, w powietrzu, czy też w nas, w ludziach jest więcej toksyn, czy jest ich tyle samo, tylko umiemy je nazwać po prostu? To pewnie i jedno trochę i drugie. Wiesz, toksyny no, zawsze były emocjonalne, były przecież zawsze w ludziach, aczkolwiek teraz są specyficzne. Każde czasy się dopracowują swoich specjalnych trucizn. Tak? A i poza jakie tym, są nasze? No, myślę, że nasze są bardzo związane z tym, że mamy świat, którym wymagamy pokazywania się, wyglądania, posiadania, bogacenia się, ścigania się, osiągania, pędzenia dokąd. Wiesz, to taki rodzaj napięcia, który rodzi się, nawet jeśli ludzie wcale go nie chcą, bo przecież go, prawdę mówiąc, nie chcą, no ale się tak dają, prawda? Dają się pogonić, powiedziałabym. No. Dają się zapędzić też, sami zapędzają no, innych. To tak jest, jak ktoś był zapędzany, to potem zapędza. Okej, czyli po prostu te toksyczne zachowania prowadzą do tego, żeby wszystko się działo, żeby inni pracowali na nas, tak? Żeby nam było dobrze, nam w sensie... No na nas też byłoby bardzo... Niektórzy by bardzo lubili, żeby tylko na nas pracowali, ale też dużo ludzi samych wie, że oni też mają pracować i za dużo pracują. Czyli są toksyczni. Tak, dokładnie. Są zarażeni rodzajem takiej... No pracoholizmu po prostu. Pracoholizm niestety wygrywa. W tym sensie wygrywa, że jest niepotrzebnie, wiesz, doceniany, bo oczywiście ludzie, którzy się zarobią na śmierć, to mają wyniki i zarabiają, i awansują, i słyszy się o nich, jeśli robią coś ważnego. No i oczywiście za ich wysiłek, jasne, należy im się szacunek, ale za lansowanie choroby, w żadnym wypadku. Ja wolę, wiesz, mówiłam, pracować z 10 alkoholikami niż z jednym pracoholikiem. No wiesz, nie ma dojścia do człowieka, bo on jest zajęty najważniejszymi rzeczami na świecie. Wiesz, ja nie chcę tego oddać, poza tym się cudownie kryje za swoją pracą przed życiem, przed sobą, przed bliskimi. Świetne schowanko, wiesz, podejrzewam w ogóle, że te masy, które teraz siedzą w internecie, w smartfonach, w laptopach, że duża część z tych ludzi z nich nie wyjdzie i to będzie ten pracoholizm taki, wiesz, internetowo właśnie komputerowy i ja bardzo dziękuję, uprzejmie nie będę pracować z takimi. Ja myślę, że też przez to, że jest internet i ten social media, to ta toksyna może się szerzej. Bardzo się szerzy, bo poza tym nie zapominajmy o tym, że chemia, prawda, we wszystkim teraz jest. Przecież jeżeli kupujemy gotowe jedzenia w supermarketach, to one mają smak i zapach, ale ja pamiętam, jak kiedyś byłam na wycieczce w takim spożywczym, wiesz, w takiej fabryczce, gdzie robiono zapachy i smaki. Jak żywe. Jak żywe, tak. O Matko Boska, jak to można oszukać. Nieprawdopodobnie. I człowiek oczywiście czuje, że wiesz, je grzyby, wącha grzyby, tak, prawda, albo pomarańczkę, a tam panie, proszeczek. Ale taki skład toksycznego jedzenia łatwo można znaleźć na takiej malutkiej etykietce z tyłu trzeba i rozpoznać. Tak, a tak. Jak rozpoznać to w człowieku? Och, jakie przejście pani zrobiła, proszę pani. Piękne. Jak rozpoznać człowieku? Otóż oczywiście najlepiej jak zwykle mieć doświadczenie. Czyli przejechać się na czyli jakimś. Się przejechać, w ogóle nie unikać ludzi, prawda? Tak. Oczywiście są ludzie, którzy ludzi unikają, bo tam oni nie za bardzo, nie są tak bardzo potrzebni, tylko potrzebują na przykład jednej ukochanej osoby albo dwóch, no to oni takiego doświadczenia może nie zbiorą, ale ponieważ nie
szukają więcej, to też się tak i nie narażają na tych toksycznych tak. ludzi, prawda? Tak. Chyba, że wybiorą sobie tą jedną osobę bliską i ona ich załatwi, co jest możliwe, oczywiście. Jeszcze mi przypomnij pytanie. Pytanie jest, jak tą toksynę w ludziach, bo jak ja rozumiem, jeżeli już przeżyłaś tak, toksyczny tak, związek tak, czy relację, tak, to jest to pewnie łatwiej. Tak. No nawet powiedziałabym, że poświęciłam się jednej toksycznej relacji kiedyś w młodości mojej, kiedy byłam piękna i młoda i tak sobie potem zastanawiałam się, czy to szkoda tych moich lat było, czy nie było szkoda, bo weszłam w taki miłosny związek z facetem, który był strasznie trudny. Ja się bardzo w nim zakochałam, bo on był bardzo inny. I bardzo mnie to brało, wiesz, to jest interesujące, inny niż ja, inny niż wszyscy. No i potem postanowiłam, że tak długo z nim będę, aż jakby dotrę do tego, czemu mi trudno, co to znaczy, co to o mnie mówi. No byłam badaczem psychoemocji zawsze jednak, to był mój świr. No i potem stwierdziłam, że to dobrze, że to zrobiłam, bo co prawda może mogłam wtedy, wiesz, no załapać jakichś pięknych panów, na radość bycia z nimi, ale nie nauczyłabym się tak siebie. I nie nauczyłabyś się tego, po czym rozpoznać. Czyli po czym, otóż, tego, co dowiedziałeś. Jeżeli mamy z kimś trudność, kłopot, nie czujemy się swobodnie, nie czujemy się naturalnie, oczywiście powodem może być to, że ten ktoś nam się tak szalenie podoba. Może być. No więc to trzeba sprawdzić, prawda? Dziewczyny bywają uczciwe czasem i mówią tak, Jezus Maria, pierwszy raz tak mi się ktoś podoba, że ja zapomniałam języka w gębie. W ogóle nie wiem, jak się zachować, jestem małą dziewczynką i w ogóle to, wiesz. I to jest fajna diagnoza, bo ona pokazuje, że nareszcie mogę zobaczyć, co tak naprawdę we mnie się dzieje, jak ktoś mnie obchodzi bardzo. No bo jak ktoś się do mnie od razu podwala i ja wiem, że on mnie chce, to się tak strasznie nie muszę przejmować, czy on mnie będzie chciał, bo już wiem. Prawda? Więc jeżeli teraz ten facet się okaże po jakimś czasie, że ona już się trochę oswoiła i powinna już wiedzieć, czy on ją chce, czy nie, no to będzie tak, że ona nie będzie wiedziała. Czasem ją chce, czasem ją nie chce. Czasem ją pochwali bardzo i tak ją podbechta, wiesz, tak ją podkręci, a potem ją na przykład ofuka, wiesz, potem ją skrytykuje, umówi się, nie przyjdzie, wiesz, obieca coś i zrobi, a potem zarzuci ją kwieciem i powie, ach, jak ja się za tobą stęskniłem. Nie, nam się, nie, no ona jednak mu zależy, ona głupieje, powolutku głupieje. Ja tak głupiałam przy tym moim narzeczonym, nie wiedziałam, o co chodzi, wiesz, co się ze mną dzieje, ze mną. Ponieważ taki człowiek potrafi, to są przeważnie, toksyczni ludzie przeważnie mają taki rys psychopatyczny i potrafią innymi kręcić. Oczywiście dużo jest typów toksycznych, taki umniejszacz na przykład, to no jest właśnie, ktoś, kto bardzo potrzebuje czuć się lepiej niż inni, w związku z czym zawsze tych innych tak, wiesz, padł w główkę, no wiesz, pamiętam facetów takich, mówią, o, ładna sukienka, sama szyłaś, rozumiesz, mówi ci komplement, ty się przez chwilę ożywiasz, a on ci daje w łeb, rozumiesz? Tak. I tak, o matko, teraz myślisz tak, no to w końcu to mu się podobam, czy mu się nie podoba, nie? Niby na mnie zwraca uwagę, niby coś chce ode mnie, ale tak naprawdę i my jesteś mniej pewna siebie, no właśnie. To taki człowiek tym łatwiej ciebie dopadnie i dostanie to, co chce. Czyli taki najprostszy sygnał to ten, że po prostu twoje samopoczucie leci w dół, w sumie bez powodu jakiegoś właściwie konkretnego. Bez powodu, tak. Dokładnie. Tak. Dlaczego ja się czuję taka jakaś nijaka? Coś ze mną jest nie tak. Ja słuchaj, chodziłam z tym moim narzeczonym do jego znajomych, a on był bardzo ponurym, milczącym facetem, taki mi się spodobał, nie wiem dlaczego, ale tak widać, bo trzeba było. W kontraście i ja może. Tak siedziałam z nim i też nic nie mówiłam. I po jakimś czasie mówię, zaraz, Miller, przecież to nie ty. Przecież to nie jest moje. To że jest nie ogóle... czułaś się jak ty, tak? W ogóle się nie czułam. W ogóle się nie czułaś. No w ogóle tak. Się nie czułam, co ja mam z tym zrobić? Najważniejsze dla mnie było to, że ja zawsze siebie pytam. Wiesz, bo dużo dziewczyn powie, bo on jest taki. Jasne, że on jest taki, ale przecież to ja coś z tym muszę zrobić, prawda? Wiesz, gdybym została z tym, że on jest jakiś, no to bym tam tkwiła, wiesz, przez te kolejne lata nieszczęśliwa, prawda? Bo by mi się wydawało, że ja jestem nie w porządku, wiesz, bo on przecież mi się podoba, prawda?
Czyli ważne jest siebie obserwować. Bardzo. Mówisz. Nie przede drugą wszystkim osobę, tylko siebie. Swój tak? stan. W ogóle to jest rzecz podstawowa. Przy okazji szybko powiem dziewczynom. Słuchajcie, mówicie tak, ażeby on był wysoki, ażeby on był bogaty, ażeby on był śmieszny, czyli dowcipny. Tak naprawdę najważniejsze, jak się ty z nim czujesz. On może być, wiesz, łysy, rudy, wiesz, i w kratkę. Jeżeli jest ciepłym, fajnym facetem, który, wiesz, jest co z nim robić i z nim pogadać, i w dodatku jeszcze czujesz, o co chodzi, no to jest świetnie, prawda? Nie ma przeszkód, a tu są przeszkody. Tu są zasieki, kwórtki, raz otwarta, raz zamknięta. Raz, rozumiesz, on ci po prostu dywan czerwony przed nogi kładzie. Na początku, wiesz, to cię taki łajdak toksyczny zawsze zwiedzie, nie? Że on ci da to, czego ci inni nie dadzą. A potem jest taka fajna wersja, bądź grzeczna, to ci znowu coś obiecam. Bo powiedz, bo to jest to jeszcze już na zakończenie naszej rozmowy jest chyba charakterystyczne, żeby rozpoznać, że ta toksyczność chyba polega na tym, że nie możesz się uwolnić chyba od tej, znaczy, że tak trudno jakby się uwolnić. Trudno się uwolnić, że tak jakbyś była jesteś w przyciągana siatce, i odrzucana. Albo w takiej właśnie. Narzuconej siatce, albo zahipnotyzowana. Bo jeżeli ktoś na ciebie krzyczy i jest do ciebie niemiły, to po prostu nie masz z nim kontaktu. A nie, tutaj to go jednak, nie lubisz, prawda? Nie, prawda? Nie, tutaj jest podpuszczanie. A tutaj jest podpuszczanie, żebyś nie, miała kontakt. Wiesz, to on jest na tyle, wiesz, ten człowiek inteligentny, że wie, że coś trzeba wrzucić jako zanęcę cię, wiesz. Zanęcę cię, a potem będziesz szczekała na następną, wiesz, porcyjkę. I dostaniesz ją, jeżeli zacznie, boś na przykład, zobacz, wszystkie żony, które mają takich, znaczy partnerki takich facetów, które mówią, ja wie tak, pani się troszkę podsuwa, zobaczy pani, co będzie. On jest natychmiast lepszy. Czyli taki dystans, tak? Jak pani zacznie wprowadzać. Tak, jak ona, że ona mogłaby sobie pójść. I wtedy, On ją musi z powrotem przecież mieć, nie? Mimo, że robi wszystko, żeby ona wiesz, co to przypomina? Niby, wiesz, tak. co to przypomina? To jest jak zabawa kotka z myszką. Kotek goni myszkę, przycapnie ją, poddusi, puszcza. Ona ucieka, on ją znów goni, złapie, poddusi, podpuszcza. Bo w myszce jej ciałko przez strach i wydzielanie tych hormonów strachu, jej ciałko kruszeje i on ma smaczniejszą myszkę, którą pogoni wielokrotnie. Tak, jest. No tak, to jest mądrość przyrody. Ojej. Ale od ludzi sobie tego nie życzymy. To powiedz jeszcze, Kasiu, bo to ważny wątek jest. Co w nas, jakie cechy w nas mogą nas sprawić, że będziemy bardziej podatne czy podatni na toksyny? No zawsze taka bieda psychiczna, taki rodzaj myślenia o sobie niedobrego. No niestety związane z wychowaniem, prawda? Niestety związane z tym, co dom rodzinny nam dał w posagu wewnętrznym. Czy się jest spokojną na swój temat, bo rodzice mówią, jesteś cudną dziewczyną, poradzisz sobie, no jak trafisz na łajdaka, to go rozpoznasz, tak, prawda? Tak. I sobie z nim poradzisz. Zresztą wtedy można z matką pogadać o tym. Można. Na przykład jak dziewczyna ma taką matkę, która jej, wiesz, nie słucha, sama nie wiesz, jakby siebie też nie lubi, no bo to przeważnie tak jest. I na przykład matka mówi tak, z kim ty się zadajesz, co to za koszmar? Ona ma wyczucie i wie, ale tak to mówi, że dziewczyna mówi tak, ty mi zazdrościsz, ty nie chcesz, żebym ja miała miłość, on jest cudowny, on mi tyle daje, prawda? No bo jak matka nie dawała, rodzice nie dawali, dziewczyna dostaje obietnicę od faceta, ma poczucie, że złapała Pana Boga za nogi i nareszcie przyszła miłość. A matka jej mówi, to nie w ogóle zostaw go, jak to ja mam się pozbawić tych wspaniałych przeżyć? Mowy nie ma. Gdyby jej matka powiedziała, słuchaj, sama się przejechałam kiedyś, rozumiem cię, bo on ma pewne jest bardzo pociągający, walory, tak, prawda? Tak. Bo on ma choćby te walory, że wie co powiedzieć. To jest bardzo duży walor, bo dziewczyny lubią być uwodzone przez uszy. Facet, który potrafi zabajerować, to jest bardzo niebezpieczny dla kobiet facet. Ponieważ one się wtedy rozpuszczają. Na początku nawet może tak być, że nam powie, no tak mi się nawet tak bardzo nie podoba. Mm-hmm. Ale jak on jej opowie, jak ona jest cudowna, albo co on jej zrobi, albo co on jej da, albo na co ona zasługuje, albo co ktoś w niej, rozumiesz, czegoś nie dostrzegł, a on dostrzegł, no to nasz mówi, o nie, no on jest bardzo interesujący, prawda? I no jeżeli więc, matka by jej to powiedziała, słuchaj, weź sobie od niego to, co dostajesz, tylko poczekaj chwilę, wiesz, nie wpadaj jak śliwka w kompot, poczekaj, zawsze zdążysz z ciążą, zawsze zdążysz z małżeństwem, ale które mamy tak do nas mówią?
No ty, Kasiu. No ja, no na szczęście, no właśnie. Na szczęście mamy, na szczęście, mamy tak. Kasię, która no nam i takie rzeczy albo ciocię. Albo ciocię Kasię. Tak. Ale wolą mamę, tak. Dziewczynki mówią, wolą że jestem mamę, mama, tak. A ja się strasznie cieszę, mam takie fajne córki. I wiesz, jeżeli matka mówi tak, no zobacz, ładny, ładny, fajnie, fajnie, że ci się ładny podoba. Inteligentny, dobrze, że ci się inteligentny podoba. A jak się dziecko przy nim czujesz? Aha. Mhm. I nie ma muśka, żebyś mu mówiła, że zobaczysz, zobaczysz, co on ci zrobi. Ona zobaczy. Jak przyjdzie czas, ty bądź kochana, uważna i oglądaj go. Tak jest. Ty się przyjrzyj, jak on mówi o innych kobietach, ty się przyjrzyj, co on robi wobec swoich byłych partnerek, prawda? Co mówi, a co robi. Co robi, tak. Właśnie. A obiecał ci już coś? Obiecał. Pewnie dużo obiecał. A już tak. To, zrobił to? Jeszcze nie. No to zobaczymy, kiedy zrobi. Aha. Rozumiesz, matka ma być przymierzeńcem córki, prawda? Jeżeli natomiast córka się czuje samotna, bidna, zgłodniała do, wiesz, do cna, no to, że nie ma siły, żeby ona się nie dała połknąć przez pierwszy, wiesz, etap. Oczywiście zależy od tego, jak ona jest ze sobą w kontakcie. Mhm. Jeżeli jest całkiem pogubiona, no to ten chłop już ją ma na zawsze, rozumiesz? To już ją załatwił. I potem najwyżej ona go zabije, bo już nie może inaczej. Rozumiesz, są przecież kobiety, no które dobrze. Się inaczej nie potrafią wyzwolić. No są. Tak, takie są też scenariusze. Bo ona niestety. Już po prostu, wiesz, jej nerwy już są tak rozwalone, ona już jest tak... Nie, że nie umie inaczej. Nie, ona już nie tylko w takim inaczej. Odruchu, wiesz, mhm. rozpaczy na przykład. No a są niektóre, które po jakimś czasie tak się umęczą i powiedzą sobie, nie, no jednak, nie, no jednak miało być dobrze, a jest niedobrze. Mm-hmm. Jak mają mądrzejsze przyjaciółki trochę, mm-hmm. jak mają właśnie taką mamę, co mamy. To w końcu powie, wiesz kochanie, ja ci pomogę się rozwieść. Bo to jest na przykład bardzo ważne, prawda, że rodzina nie powie, Boże, u nas nie ma rozwodników. Ja wiem. Czasem pójdą do dobrej tak. terapeutki czy Czasem terapeuty. Pójdą do dobrej terapii, tak. No dobrze, my dużo mówimy o związku, ale myślę, że to się przekłada na też różne sfery i rodzinną, różne. I pracową. Tak i będziemy o tym rozmawiać w kolejnych odcinkach. Odcinkach. A żeby podsumować, to drogie dziewczyny, drodzy chłopcy czy panowie, obserwujcie, co się z wami dzieje, patrzcie na swoje ciało, na swoje emocje, słuchajcie innych, co inni mówią. I też może tak jakby nie wyrzucajcie sobie tego, że się daliście złapać w sidła, a tylko nie, oczywiście, kombinujcie, to możemy jak nawet z nich rozwinąć wyjść, ten temat, tak. To rozwiniemy tak. w kolejnych odcinkach, na które zapraszamy.